Dzień dobry, tu Anna Dryjańska. Witam w wideopodcaście na temat pod tytułem Polityka. I zanim zaczniemy, powiem, o czym będziemy mówić. Będziemy dzisiaj mówić o organizacji Ordo Iuris, o której nie można mówić, że to opłacani przez Kreml fundamentaliści. Ta książka jest na razie legalna, można ją kupić, warto poczytać, ale przypominam, że nie można mówić, że Ordo Iuris to opłacani przez Kreml fundamentaliści. I naszym gościem dzisiaj jest posłanka Lewicy, pani Anita Kucharska-Dziedzic. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani posłanko, pani żaliła się ostatnio na Facebooku, że zorganizowała w Sejmie konferencję prasową na temat praw kobiet i na temat Ordo Iuris, a nikt tej konferencji nie relacjonował, nic z tego medialnie nie powstało. Co pani powiedziała podczas tej konferencji? To była konferencja poświęcona temu, co się właściwie wydarzyło na Komisji Zdrowia poprzedniego dnia i tej, no chyba udanej próbie jednak, wprowadzenia tylnymi drzwiami likwidacji jakichkolwiek zabiegów aborcji w Polsce. No bo jeżeli sobie przypomnimy kilka lat temu, jak Polki wyszły tłumnie na ulicę, żeby nie powstało skrajnie antyaborcyjne prawo, no to od tamtej pory chyba nikt nie ma złudzeń, że różnymi sztuczkami PiS, Prawo i Sprawiedliwość oraz fundamentaliści katoliccy, bo to nie tylko Prawo i Sprawiedliwość, będzie wprowadzało kompletny, absolutny zakaz aborcji różnymi innymi sposobami. Przecież wiemy, że... No dobrze, ale nie ma żadnej ustawy w Sejmie. O czym pani mówi? Aborcji są w tej chwili w Trybunale Konstytucyjnym. No a to, co ta wrzutka, która w tej chwili, o której zrobiłyśmy tą konferencję, ona była poświęcona kwestii ustawy o zawodzie lekarza i tam jest informacja o tym, że właściwie tą ustawą likwiduje się prawo do tego, żeby kobieta, jeżeli w danym szpitalu nie może dokonać legalnie aborcji z przyczyn, które są prawnie dopuszczalne w Polsce, no to do tej pory szpital musiał ją poinformować, gdzie ona taką aborcję, gdzie może się upomnieć, gdzie są placówki, w których ona legalnie tą aborcję zrobi. I w tej chwili w tej ustawie o zawodzie lekarza jest zapis, że nie ma już takiego obowiązku. W związku z tym, co widzieliśmy przez ostatnie lata, czyli tak naprawdę złamano kręgosłupy, jeżeli chodzi o kwestie odwagi cywilnej i obrony praw kobiet polskiej ochronie zdrowia, bo lekarze, bojąc się tak naprawdę różnych awantur, niewielu jest lekarzy, którzy nawet jeżeli mają pozytywny stosunek i powiedzieliby, i powiedzą czy prywatnie, czy wśród znajomych, czy rodziny, że aborcja jest okej, i że jest to normalny zabieg medyczny, to tego już nie powiedzą publicznie. No i w tej chwili myślę, że z powodu oportunizmu, koniunkturalizmu, strachu, ale też dbałości o własne interesy, bo być może ta placówka będzie miała problem z uzyskaniem na przykład kontraktowania z NFZ-em. Szpitale po prostu będą łamały prawa kobiet i będą łamały ich prawo do legalnej aborcji. Czyli dobrze rozumiem, panią posłankę, że w tym czasie, kiedy wszyscy byliśmy zajęci tym bałaganem wokół wyborów, które się nie odbyły, wokół głosowania, które się nie odbyło, że w tym czasie Sejm, PiS zajął się zmianą ustawy o zawodzie lekarza. Nie ma nowej ustawy antyaborcyjnej, tylko to jest jakby w inny sposób. To jest taka wrzutka, która w tym momencie odbiera obowiązek szpitalom i lekarzom, żeby jeżeli sami z powodu klauzuli sumienia nie chcą wykonać zabiegu aborcji, mieli do tej pory obowiązek poinformować kobietę, gdzie ona się może udać i gdzie takie aborcje są przeprowadzane, w których polskich szpitalach. W tej chwili to zostało wycofane. W tej chwili kobieta, która usłyszy na przykład w gabinecie lekarskim czy na oddziale szpitalnym, wie pani, no rzeczywiście jest pani w ciąży, to jest wada letalna. I ona się spyta, no dobrze, ale czy ja zrobię tutaj na przykład aborcję? I powiedzą, nie, absolutnie, my tutaj wszyscy łącznie z całym szpitalem jesteśmy katolikami głęboko wierzącymi i dlatego, że mamy klauzulę sumienia, to nie zrobi pani tej aborcji u nas. I ona wtedy się zapyta, no dobrze, ale gdzie mogę zrobić? I to oni powiedzą, wiemy, ale nie powiemy. Albo nie wiemy, nie powiemy. Cokolwiek powiedzą, będzie to zgodne z prawem. Nie muszą, prawo do informacji jest jednym z kluczowych praw obywatelskich. I tego prawa do informacji w tej chwili pacjentka szukająca szpitala, w którym może legalnie dokonać zabiegu aborcji, legalnie, czyli w przypadkach dopuszczonych jeszcze prawem w Polsce,
ona tej informacji nie otrzyma w związku z ustawą o zawodzie lekarza. Wszystkie inne zapisy w tej ustawie o zawodzie lekarza to były zapisy, na które środowisko lekarskie czekało. To nie była zła ustawa. Natomiast zrobiono tam taką wrzutkę, która właśnie uniemożliwia kobietom realizację ich praw pacjentek zwyczajnie. I na ten temat... co ja powiedziałam przy okazji o Ordo Iuris. No właśnie. Ja powiedziałam o Ordo Iuris, że jest to, że właściwie PiS realizuje tutaj teczka w toczkę, krok po kroku, to, co zaleca Ordo Iuris. I to, bo przecież my pamiętamy projekt Kai Godek, ale wcześniejszy projekt to był projekt Ordo Iuris, prawda? No to jeszcze myślę, że to kobiety pamiętają, przeciwko czemu protestowały i wychodziły na ulicę, jeszcze w poprzedniej kadencji Sejmu. No i de facto Ordo Iuris sprzeciwia się jakimkolwiek zabiegom aborcji. To już nawet nie tym, które my nazywamy aborcją na życzenie, zresztą też trochę w sposób językowo niefajny i dopuszczający różnego rodzaju ataki na taki zabieg erystyczny, jak nazywanie legalnej aborcji na etapie zarodkowym aborcją na życzenie. I Ordo Iuris nie chce, żeby były wykonywane jakiekolwiek zabiegi aborcji, czy to ratujące życie matce, czy to z powodu wad płodu, czy to z powodu przemocy seksualnej. No i jakiś jest układ pomiędzy władzą i naszymi politykami z różnych partii, bo każdej partii, czy większości partii, bo w mojej nie ma, przynajmniej mam taką nadzieję, że się do tej pory, że ich nie ma, a nie tylko, że się nie ujawnili. Są fundamentaliści katoliccy, którym się nic tak nie podoba, jak perspektywa zbawienia dzięki cierpieniu innych ludzi. I ten projekt, ten program jest po prostu realizowany. Nie udało się przeprowadzić takiej ustawy, no to wymyślamy różne sposoby, żeby ten projekt doprowadzić do końca. Ale poza kwestiami w ogóle aborcji, to Ordo Iuris jest znane z tego, że walczy z tym wszystkim, co się zwykło nazywać umownie gender, czyli z prawami osób nieheteronormatywnych, z tym, co my nazywamy równością wszystkich osób bez względu na wyznawaną religię, bez względu na płeć, na orientację, do życia w państwie w poczuciu bezpieczeństwa, bo państwo powinno zadbać o interesy i o realizację praw obywatelskich wszystkich obywateli. No i więc Ordo Iuris przecież, jeżeli mamy aferę ze zwolnieniem pracownika, który zapowiadał śmierć innym pracownikom w IKEA, to tam mamy prawnika z Ordo Iuris. Jeżeli przepraszam, mamy, ale przepraszam, ale ja tutaj studentów. Przepraszam pani posłanko, ale to jest tłumaczone w sferze publicznej, że on tylko cytował świętą księgę chrześcijan, czyli Biblię. Nic poza tym. No dobrze, ale ja teraz mogę znaleźć pani całe mnóstwo cytatów, z którymi jakbym wyszła na ulicę i przez megafon je krzyczała i są cytatami czy z Biblii, czy innych świętych ksiąg, to pewnie by mnie milicja zgarnęła, czy policja, ale zwykliśmy już mówić o naszej policji milicja, zgarnięto by mnie za grożenie ludziom, czy sprowadzanie niebezpieczeństwa na obywateli. W wielu świętych księgach są nawoływania po prostu do zabijania osób o innym wyznaniu religijnym. I miejmy tego świadomość, że możemy się bronić cytatem, prawda? Bo jeżeli powiemy, że coś tylko cytujemy, no to możemy cytować sobie powieści. Ja jestem literaturoznawczynią i mogę za chwileczkę pani redaktor wyciągnąć kilka książek, o które pani nie podejrzewa autorów, jakiekolwiek mordercze instynkty. Jak wyciągnę cytaty z tych tekstów, będę mówić, że ja tylko cytuję tego czy tamtego autora, no to będzie to możliwe do zakwalifikowania na przykład jako groźby karalne. No są takie po prostu cytaty w różnych książkach, nie tylko książkach religijnych, w całej literaturze, których no, nie powinniśmy używać. No przecież zwróćmy uwagę, że w tej chwili ktoś zacznie mówić językiem faszystowskim, powiemy, no ale pan prezentuje poglądy nazistowskie. Nie, skąd, ja tylko Mein Kampf cytuję. Więc można w ten sposób się bronić i w ten sposób dokonana została obrona tego człowieka. Natomiast w momencie, kiedy ktoś przy mnie
rzuca cytatami, które mogą sprawić, że ja się czuję niekomfortowo, że ja się zaczynam bać o swoje bezpieczeństwo, bo ktoś mówi, że ja powinnam zginąć, czy być wypalona jakimś gorącym żelazem, no to wiadomo, że ja nie muszę wiedzieć, że to pochodzi z jednej czy z drugiej książki. Ja mogę uznać, że ten człowiek jest szalony i po prostu grozi mi śmiercią albo grozi mi cierpieniem ze względu na to, że wyznaje taką czy inną religię, albo jej nie wyznaje, że mam taki czy inny kolor skóry, taką czy inną narodowość, albo taką czy inną orientację, więc bądźmy po prostu poważni. Mówienie przez człowieka, że absolutnie on tutaj nie miał nic złego na myśli i wcale nie pogardzał, ani nie używał języka nienawiści, tylko po prostu grzecznie, niewinnie cytował sobie Biblię, no to to jest już robienie sobie po prostu żartu. Na Facebooku napisała pani o inwazji Ordo Iuris. Jestem ciekawa, dlaczego akurat tę organizację pani wyróżnia, bo przecież to nie jest tak, że to jest jedyna organizacja kierująca się ideologią Watykanu. Ja powiedziałam o tym, że prawnicy Ordo Iuris maczali paluchy i maczają nadal paluchy przy sprawie pracowników IKEA, ale także są obecni podczas przesłuchiwania studentów w Katowicach, prawda? Czy może pani przybliżyć tę sytuację? Zdecydowali się przeciwko homofobicznym tekstom na zajęciach, które wobec nich kierowała była już pracownica uniwersytecka. Oni są już w Sądzie Najwyższym, tak? Jeżeli do Sądu Najwyższego jest kierowany były szef Ordo Iuris, teraz będzie w nim występował jako rzecznik Sądu Najwyższego, no to mamy tak naprawdę coś, co już kilka lat temu jeden z guru Ordo Iuris zapowiedział, czyli po prostu przejmowanie po kolei ważnych stanowisk, decyzyjnych stanowisk w państwie. I w ten sposób będzie przejmowane państwa, będą przejmowane kolejne państwa i ośrodki decyzyjne w tych państwach. I to wyraźnie mówił, i ja tutaj państwa też polecam państwu szukanie na przykład tekstów dziennikarskich, bo dziennikarze sporo na ten temat, na temat Ordo Iuris pisali. Więc opisywano takie spotkania, że nieważne jest ilu Ordo Iuris ma członków, ważne jest, by to były osoby, które będą w stanie przejmować kolejne instytucje państwowe i w nich odgrywać kluczową rolę. Te ośrodki, które są decyzyjne. I my mamy z tym do czynienia. Rzecznikiem Sądu Najwyższego będzie były szef Ordo Iuris. To jest sytuacja, która jest niebezpieczna, bo jeżeli mamy do czynienia z różnymi organizacjami, w których są zrzeszeni fanatycy różnego rodzaju, no to my sobie je śledzimy, obserwujemy, kiedy zagrażają bezpieczeństwu publicznemu, no to wkraczają służby. Ale kiedy mamy organizację, która jest złożona przede wszystkim z prawników, z całkiem niezłych prawników, zręcznych prawników, świetnie wykształconych prawników, a za nimi w tle stoją ogromne pieniądze, niekoniecznie wiadomego pochodzenia, no to mamy do czynienia z bardzo niebezpieczną organizacją, która zanim my się zorientujemy, to ona nam po prostu zabierze państwo, a w ramach tego zabierania państwa zabierze nam także nasze podstawowe prawa i wprowadzi swój religijny szariat wedle własnych wizji. I to jest coś, co nam grozi. Jeżeli jeszcze jakiś czas temu straszono masonerią, że oni są wszędzie, nam zagrażają, przejmują władzę, a my nie wiemy, kto tam jest, no to w tej chwili taką rolę rzeczywiście tej mitycznej masonerii może spełniać Ordo Iuris. Ci prawnicy są wszędzie. Jeżeli gdzieś są zagrożone prawa kobiet, jeżeli gdzieś grzebie się przy prawach kobiet, jeżeli gdzieś ogranicza się prawa osobom transpłciowym, nieheteronormatywnym, jeżeli wszędzie jest walka z czymś, co my nazywamy równością wobec prawa, jeżeli wszędzie jest, gdzieś jest walka z tolerancją szeroko pojętą dla ludzi w swej masie wyjątkowo różnych i mających prawo do tej różności, to tam będzie Ordo Iuris. I miejmy tego świadomość, po prostu miejmy tego świadomość. I ja nie wiem, czy już nie jest za późno, by bić na alarm, ale myślę, że w tej chwili tylko zmasowana, szeroka wiedza na ten temat
pozwoli nam odzyskiwać utracone przyczółki, bo to już nie chodzi o to, żeby powstrzymać Ordo Iuris, ale żeby odzyskiwać nasze państwo z ich rąk zwyczajnie. I tu pojawia się pytanie, bo wspominała Pani o tym teraz i pisała na Facebooku o finansach niewiadomego pochodzenia w kontekście Ordo Iuris. Co Pani jako posłanka, będąc posłanką, może zrobić, żeby to ustalić? Ordo Iuris rok temu, czy z półtora roku temu, wysyłało do organizacji pozarządowych w Polsce żądania o ujawnianie finansów. Ponieważ wiele organizacji pozarządowych, także tych, które są równościowe czy feministyczne, w tej chwili już nie, ale kiedyś korzystało ze środków publicznych, w tej chwili raczej tych środków publicznych się im nie przekazuje. Wiem to z doświadczenia mojego jako szefowej baby. Możliwości ubiegania się o granty właściwie nam się zamknęło, granty państwowe. I Ordo Iuris pytało, skąd macie pieniądze? No więc wszystkie te organizacje mówiły, jeżeli brałyśmy środki publiczne, no to są wszystkie w naszych szczegółowych wyjaśnieniach. Wyjaśnienia są jawne. Jeżeli jesteśmy organizacjami pozarządowymi, tymi charakterystycznymi, to znaczy organizacjami pożytku publicznego, to szczegółowa księgowość musi być ujawniana, ona jest zawieszona na naszej stronie. Organizacje, które korzystały ze środków publicznych, muszą o tym publicznie także informować. Natomiast Ordo Iuris, kiedy my się pytamy, tak, skąd macie pieniądze, to Ordo Iuris mówi, nie korzystamy z grantów państwowych, w związku z tym nie musimy o tym informować. I takie mamy przepisy, że właściwie nie wiadomo, skąd oni mają pieniądze. I ale tak mają rację, tak? Jeżeli my się pytamy, skąd oni mają pieniądze, to musimy znaleźć albo Klementynę Suchanow, która przeprowadzi mrówczą pracę śledczą, albo musimy mieć dziennikarzy, którzy zrobią to w mniejszym zakresie i będą po prostu przeglądając doniesienia prasowe, śledztwa w różnych krajach, będą sprawdzali, skąd pochodzą finanse, te, które można sprawdzić i prześwietlić, takich organizacji jak Ordo Iuris, bo Ordo Iuris jest organizacją, która jest oczywiście w Polsce zarejestrowana, ale to nie jest organizacja stricte polska, to jest organizacja, która ma oddział w Polsce, natomiast jest od takim odłamem międzynarodowej organizacji, czy międzynarodowego ruchu, czy jak zwał, to zwał, trudno mi znaleźć jakąś nazwę, która byłaby absolutnie do tego adekwatna. I zgodna z nazewnictwem prawnym. Więc tak naprawdę możemy to tylko przeczytać, myślę, i zachęcam do przeczytania książki Klementyny Suchanow, To jest wojna, zanim ją w ramach zabezpieczenia ściągną spółek księgarni i spółek bibliotek. Bo być może będą to robić, jeżeli zamykają usta Marcie Lempart, to być może będą także wycofywać książki. Jeżeli chodzi o Martę Lempart, to chodzi o to zabezpieczenie sądowe. Sąd przez rok zakazał jej rozpowszechniania informacji, że Ordo Iuris to opłacani przez Kreml fundamentaliści, więc Marta Lempart nie może tego mówić, pisać, w żaden sposób przekazywać. Natomiast pani posłanko, ja bym się chciała dowiedzieć, czy oprócz pani to jest temat, który zajmuje lewicę, czy w jakiś sposób na przykład rozmawiacie o tym z politykami, polityczkami Koalicji Obywatelskiej, czy to jest jakaś taka pani inicjatywa samodzielna i nikt inny się tym nie zajmuje? Ja myślę, że w Sejmie jest sporo i polityczek, i polityków lewicy, dla których to są bardzo ważne kwestie, ale także myślę, że poza samym moim ugrupowaniem są też polityczki przede wszystkim, z którymi ja przynajmniej rozmawiałam i które także będą wspierać Martę i będą, myślę, wspierać tych, którzy będą chcieli twardo się opowiedzieć za prawami człowieka przeciwko takim organizacjom jak Ordo Iuris, które się pojawiają tam, gdzie się na przykład łamie prawo do wypowiedzi krytycznych albo tam, gdzie się mówi o tym, że kobiety mają prawa do samostanowienia, do decydowania o sobie. I myślę, że to zajmuje więcej osób. Natomiast mamy problem, bo to też zaczęłyśmy od tego mojego wpisu na Facebooku. On był wyrazem pewnego żalu, że tak naprawdę mamy jakąś taką, też myślę w samych mediach, warszawsko-centryczność, że media się zajmują czasami tymi tematami, które niekoniecznie zajmują statystycznego obywatela. Bo wie pani, jak się spotykam, idę do kosmetyczki, czy idę do fryzjerki, czy idę kupić kawę
do restauracji czy do sklepu i ludzie we mnie rozpoznają posłankę, to rzadko słyszę pytanie, kiedy będą wybory albo kto wygra te wybory. Raczej mnie ludzie pytają o kwestie, które są związane w tej chwili z kryzysem pandemicznym i czy związanym właśnie z bezpieczeństwem zdrowotnym. Czy pytają mnie, jak to tam właściwie jest z tymi zachorowaniami i umieraniem, jaką maseczkę powinni założyć, żeby być bezpieczni, albo pytają mnie o kwestie rozwiązań dla ich biznesu, czy stracą pracę, jakie będzie bezrobocie, jaki będzie kryzys, czy my się z tego wygrzebiemy w rok, czy więcej. Tym się tak naprawdę ludzie zajmują. Natomiast jeżeli my włączymy którekolwiek ogólnopolskie media, to jest nieustannie na okrągło wywałkowany temat wyborów, czy one będą 28 czerwca, czy będą na początku lipca, a może w sierpniu. I to jest ta tematyka. I kiedy tutaj się tak naprawdę odbiera kobietom ich elementarne prawo, kiedy się Polki sprowadza do roli podręcznych, kiedy to już nie jest Polska, a Gilead, to my się ciągle zajmujemy innymi tematami, a to są te rzeczy, które są ważne dla kobiet. I potem, jeżeli ja dzisiaj z panią rozmawiam i mówię, że właśnie nam w tej chwili uniemożliwiono realizację prawa do aborcji, bo nie mamy informacji, skąd wziąć, gdzie można legalną aborcję w Polsce przeprowadzić, to mówimy o czymś, o czym nikt nie mówił de facto, tak? Nikt nie mówił, to się jakoś nie przebiło. Ja nie widziałam we wczorajszych newsowych mediach jakiejś na ten temat informacji. Natomiast było mnóstwo informacji, że no, co tam z tymi wyborami, co tam przyjdzie z Senatu do Sejmu i kiedy. I to jest naprawdę, to są te newsy pierwsze. To, co powinno być tym newsem, czyli kolejne odbieranie nam praw, naszych elementarnych praw po kawałku, to się jakoś nie przebija do mediów. Ja nie wiem, czy jest zmęczenie tematami praw kobiet. Nie umiem powiedzieć, z czego to wynika, ale coś, co sprawia, że mi się chce i płakać, i krzyczeć, i nie wiem, i rośnie we mnie głęboki niepokój, to się okazuje, że to jest mniej istotne, czy wybory będą tydzień wcześniej, czy tydzień później, i czy sondaże temu wzrosły o 2 punkty, a temu się zmniejszyły o 2 punkty. A jakby to, kto będzie prezydentem, było ważniejsze niż to, czy kobiety będą mogły ratować swoje życie, czy nie będą mogły ratować swojego życia. To ma mniejszy wymiar, kogo my wybierzemy na prezydenta, bo ten jeszcze coś podpisze, zanim przestanie być prezydentem. Mówmy, znaczy to jest trudno, to jest taki apel chyba wołającego na puszczę, ale ja mam nadzieję, że media się zainteresują tą kwestią i mam nadzieję, że okładki wszystkich czasopism, na okładkach wszystkich czasopism, gazet znajdzie się na przykład Marta Lempart, czy znajdą się studentki z Katowic, razem z informacją, że oto odbiera im się prawo do protestów, prawo do bezpieczeństwa i bezpiecznego języka, którym się posługują naukowcy mówiący do nich na uczelni, że im się odbiera prawo krytyki, prawo cytowania na przykład książki Klementyny Suchanow, prawo do mówienia, że Ordo Iuris się za bardzo wtrąca w nasze życie i ma za duży wpływ na rzeczywistość. Ja bym chciała, żeby to były okładki wszystkich weekendowych wydań gazety, że Ordo Iuris nałożyło knebel na Martę Lempart. To powinna być czołówka. Gościem wideopodcastu Polityka była posłanka Lewicy, pani Anita Kucharska-Dziedzic, wieloletnia szefowa organizacji antyprzemocowej BABA.